Jak wygrywać w niepewnych czasach? Strategie i dylematy. To temat konferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się w Kielcach. Uczestnicy dyskutowali o sposobach radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z inflacją oraz gospodarczymi konsekwencjami pandemii i wojny w Ukrainie. Organizatorem wydarzenia był ICAN Institute, a partnerem miasto Kielce. W spotkaniu z przedstawicielami biznesu uczestniczyli prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz z zastępcą Bożeną Szczypiór. Przede wszystkim zdajemy sobie wszyscy sprawę, że przedsiębiorcy, czyli gospodarka, nie tylko te największe, o których mówimy, ale właśnie te małe i średnie przedsiębiorstwa na przykład, odpowiadają, z badań wiemy, ponad 90% miejsc pracy. Jeżeli znowu zwrócimy uwagę na dzisiejsze ceny energii, produkty, które są wytwarzane, ich łańcuchy dostaw dla przedsiębiorców powodują duże zachwianie i dużą niepewność. Każdy szuka gdzieś oszczędności, aby móc dostarczyć na rynek to, co produkuje. W przypadku samorządów wiemy, że także nasze zadania zlecone, które mamy centralnie, które musimy spełnić, te usługi, dostarczając usługi dla mieszkańców, są coraz w trudniejszym stanie. Powoduje następne wiele, nazwijmy to, wątpliwości i pytań, co dalej z nami, co dalej z moją działalnością gospodarczą, co dalej z ludźmi, którym daję miejsca pracy. W okresie pandemii miasto skierowało swoje wsparcie przede wszystkim do firm, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub w znaczny sposób ograniczyły swoją działalność. Zmniejszenie czynszu dla lokali użytkowych, właśnie wynajmujących, większość oczywiście przez małych czy średnie przedsiębiorstwa, jak również rzemieślników. Wieczyste użytkowanie, rozłożenie na raty, również za dzierżawy udzieliliśmy 90% bonifikaty. KPT zmniejszyło też procentowy udział za czynsz. To było w ramach naszych uprawnień, które mogliśmy zrobić. Decyzje pewne, które zapadały, między innymi to, że ogłaszaliśmy przetargi. Inne gminy, miasta wstrzymały się kilka miesięcy, a my w kwietniu już normalnie funkcjonowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że właśnie przez to, że przedsiębiorca będzie mógł realizować to zadanie, będzie miał zapłacone, to firmy też przetrwają. Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii dla biznesu można również wykorzystać w czasie kryzysu wywołanego inflacją i wojną w Ukrainie, podkreślał podczas swojej prelekcji dr Witold Jankowski, prezes ICAN Institute. Te tematy bardzo twarde, strategiczne, łączą się ściśle z wyzwaniami liderów. Jak zadbać o ludzi, jak ich zaangażować, jak dać im poczucie bezpieczeństwa. To są bardzo trudne zadania. Oczywiście jest bardzo wiele konkretnych rzeczy do zrobienia. Jak powinna wyglądać nasza struktura sprzedaży, a co powinniśmy robić w warunkach, kiedy nasze koszty rosną, a na ile możemy przenieść część tych kosztów na klientów, a może nie możemy, więc musimy mieć inteligentną politykę cenową. Jeśli polityka cenowa nie da nam możliwości przeniesienia, powiedzmy, czy odbudowy marżowości organizacji, a w związku z tym stracimy szansę na rozwój, to musimy zarządzać kosztami. Żyjemy w trudnych czasach, ale tak naprawdę nie zmienia to kwestii związanych z tym, że firmy dążą do maksymalizacji zysku oraz do tego, aby w dobry sposób rozwijać się w trosce o otoczenie społeczno-gospodarcze, a także uwzględniając swoich pracowników, prawda? Ale z drugiej strony te wszystkie kryzysy, które mamy, te zagrożenia, mądry, odważny lider może wykorzystać również jako pewnego rodzaju szansę i przez to budować również swoją przewagę konkurencyjną. Wszystko zależy od świadomości trendów oraz od możliwości ich wykorzystania, a także zwinnego zarządzania organizacją, bo tego wymagają od nas te czasy i zakładamy, że jeszcze przez jakiś czas długo się to nie zmieni. W interesie samorządów jest zrozumienie tych wyzwań, które biznes ma, ale także pomaganie biznesowi w rozmowie na ten temat, budowanie pewnych koalicji, pewnych zdolności. Przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji zgodnie podkreślali, że obecna trudna sytuacja gospodarcza i geopolityczna ma ogromny wpływ na kondycję biznesu w Polsce. Ciągłe zmiany, jeżeli chodzi o nośniki energii, wpływają również na działanie biznesowe i na zwyżki cen, wszystkiego w zasadzie. Każdych surowców, jeżeli surowce drożeją, to wiadomo, że i produkt finalny również. No musimy się w tym nowym czasie odnaleźć, starać się przynajmniej odnaleźć, dlatego fajne takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, że ludzie biznesu mogą się wymieniać między sobą problemami, z którymi się stykają, no i starać się
znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Na pewno to nie są łatwe rzeczy, no ale jak zaczniemy rozmawiać, no to pewnie jakieś te rozwiązania mogą się pojawić. Zauważyliśmy trzy trendy. Pierwsze to jest zubożyjące społeczeństwo i na to musimy też szczególnie zwrócić uwagę. Drugim trendem są zwiększone koszty wytworzenia naszych produktów, a trzecim jest niepewna sytuacja na rynkach. I dlatego tutaj mamy te trzy wyzwania, przed którymi nasza firma stoi. Niestety tych wszystkich kosztów nie możemy przenieść na konsumentów, dlatego musimy znaleźć jakiś sposób na ograniczenie kosztów wewnątrz naszego przedsiębiorstwa. Mamy na to różne metody, tak? Optymalizacja produkcji, zmniejszanie stanów magazynowych i tak dalej, i tak dalej. To są takie naturalne procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie, gdzie można takie rzeczy realizować. Oczywiście one nie pokryją naszych wszystkich kosztów, natomiast część tych kosztów jesteśmy w stanie zredukować. Niestety też tym kolejnym, ostatnim takim trendem niepokojącym jest sytuacja na świecie, która powoduje u nas bardzo niepewną sytuację. Nie wiemy, jak nasi kontrahenci się zachowują, nie wiemy, jak nasi konsumenci się będą zachowywać, więc musimy też w jakiś sposób przeciwdziałać temu, żeby móc skutecznie zarządzać w tych trudnych czasach. W konferencji uczestniczyło blisko 100 przedsiębiorców. Wydarzenie koordynowało Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.